Don't hate, meditate. Medytacje i techniki uważności. Zapraszam, Joanna Chmura. Ta medytacja będzie taką podporą, mam nadzieję, w sytuacjach, kiedy będziecie się z kimś rozstawać, coś będziecie kończyć, puszczać, odpuszczać. Usiądźcie wygodnie. Możecie się położyć. Możecie robić też tę medytację w ruchu. Jeśli to możliwe, połóżcie rękę na sercu, a drugą na brzuchu. I poczujcie, jakbyście przykładali te dłonie do kogoś, kogo bardzo kochacie. Przyjaciela, przyjaciółki. Ten przyjaciel, ta przyjaciółka przechodzi teraz trudny moment. Kończenia czegoś. Być może rozstaje się z firmą. Być może kończy się jakiś projekt. A być może kończy się jakaś relacja. Moment rozstania to trudny moment pożegnań. Czasem są one z naszej inicjatywy. Czasem przychodzą z zaskoczenia. Pomyśl o sytuacji, w której być może jesteś teraz. Która być może cię czeka. Albo była częścią twojej przeszłości. Z czym przyszło ci się rozstać? Z kim przyszło ci się rozstać? Czego nauczyłaś się o sobie dzięki tej relacji? Dzięki temu projektowi, dzięki tej pracy. Czego nauczyłeś się i jesteś bogatszy? W wiedzy o sobie, albo o świecie, albo o innych. Jaką wartość dało ci to doświadczenie?
jaka jest najcenniejsza lekcja z tego doświadczenia. Jaka jest najtrudniejsza lekcja z tego doświadczenia? Kim się stałaś, kim się stałeś dzięki temu, co się wydarzyło? Czasem rozstania są czułe i życzliwe. Czasem burzliwe i w złości. Jakiekolwiek ono nie było, spróbuj podziękować tym osobom, które były jego częścią albo są jego częścią, za to doświadczenie. Za co możesz podziękować mimo wszystko. Co zabierasz z tego doświadczenia dalej? A co zostawiasz i nie chcesz tego ze sobą nieść? Teraz na koniec podziękuj sobie za to doświadczenie. Podziękuj sobie za te chwile, które były częścią tej historii. Niezależnie od tego, czy były trudne, czy łatwe, wygodne, czy niewygodne, podziękuj sobie, że miałeś odwagę przez to przejść. A teraz masz odwagę to zamknąć. I z szacunkiem pokłonić się przeszłości. I otworzyć się na to, co przed tobą. To piękna odwaga.
Pamiętaj, że każde rozstanie, każde zakończenie jest jednocześnie początkiem, otwarciem. Bo każda śmierć rodzi przestrzeń na nowe. Inne. Więc jeśli to możliwe, na wszystkie rozstania, które przed tobą, zachowaj taką myśl w sercu. Żegnającą to, co było i pamiętającą, że otwiera się coś nowego. Zrób wdech, wydech. Powoli otwórz oczy. Wróć do tu i teraz. I otwieraj się na nowe.